Heja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recyk i to was w kolejnym odcinku serii Need for Speed Underground. I postanowiłem się trochę pobawić moją Mazdą RX-7 i prezentuję się ona teraz w taki sposób. Spoilera nie ruszałem, felek nie ruszałem, malowanie ruszyłem jak najbardziej. No i cóż, i okej, kolor może trochę taki dla was może być dziwny, ale z drugiej strony było coś takiego w tym kolorze, że po prostu mi się spodobał i postanowiłem go sobie wziąć tutaj na malowanie mojego auta. Winyle tutaj też pozmieniałem, tutaj no naklejki oczywiście nie, maski nie ruszałem, którego nie ruszałem. Progi zmieniłem, zderzaki zmieniłem, tu z przodu, z tyłu. To trochę inaczej wygląda. I tak się teraz prezentuje moja Mazda. Okej, no to tyle w temacie Mazdy, także zobaczmy, czym nas dzisiaj uraczy gra. A zaczynamy od sprintu. Zaczynamy od sprintu i zobaczymy, co nam zaoferuje ten sprint. Oczywiście poziom hard, żeby nie było. Cały czas ciśniemy na poziomie hard, na poziomie trudnym. Bo nie jesteśmy jakimiś miękkimi fajami, żeby grać na jakimś easy czy medium. W sumie to całą serię udowadniam, że nie jestem miękką fają, żeby tak właśnie tutaj grać na takim niskim poziomie trudności. Gram na hardzie, całą grę przejdę na hardzie. Choćby nie wiem, co się miało dziać. Okej, 240SX, Acura RSX. Okej, Nissan 240SX, Acura RSX i Toyota Supra, okej. Dobra, konkurencja się prezentuje nawet. Trochę tej Acury się obawiam, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, jak to, ta Acura będzie ostatecznie jeździła. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie z tą Acurą, bo póki co... No, mam tak wrażenie, że jakby tak walił trochę szybko nitro, to już akurat zaczyna odpadać. No, także akurat już właściwie prawie nie leży, całkowicie odpadła z wyścigu. Więc no niestety, ale... Goodbye, Acura! Fajnie było się tobą jeździć, fajny z ciebie był samochód, ale niestety, ale... Moja Mazda jest znacznie lepsza od ciebie i już pędzi 3 paki tutaj po mieście. Przez sam środeczek miasta, 315, no! To jest auto, a nie to co ty, no. Nie no, dobra, akurat też się fajnie prowadziła i w ogóle, ale z drugiej strony, no... Jednak mimo wszystko Mazda jest tutaj tym moim lepszym samochodem, no kurde, no. Mazda to po prostu jest idealny samochód, no kurde, no. Co tu dużo gadać. Okej, przelatujemy, opsa, skaczemy i... Aj, kurde! Kurde, no! No, trochę to nie wyszło, trochę tutaj ten wypadek mi popsuł szyki. Ale z drugiej strony nadal prowadzę, to jest dość zaskakującą informacją. Zwłaszcza patrząc, biorąc pod uwagę to, że zazwyczaj jak mam jakiś wypadek albo coś mi się złego dzieje, to od razu zaraz się znajduje ktoś, kto mnie wyprzedza i wyprzedza z prędkością nie taką, że po prostu tak, że ledwie mnie wyprzedza, tylko takie SIUM! O kurde, muszę sobie słuchawki poprawić od tego, bo chciałem zrobić takie generalnie, że takie SIUM! Tak sunie tutaj obok mnie i robi mi coś w stylu na razie pagasie! I generalnie do widzenia i wal się, jesteś ścieniakiem. Okej, no to skoro już mamy to załatwione, skoro już wszystko tutaj opanowane. Nie no, widzę, że trafików tutaj prawie w ogóle nie ma. Był tam jakiś jeden tam na początku tamtej trasy, ale skoro tutaj ich nie ma, widzę to raczej to będzie raczej gładziutkie zwycięstwo. Chyba, że nagle stanie się jakiś cud i przez to przegram, ale akurat RSX jest tu za mną i jechał tym tą samą trasą co ja, także no raczej będzie się musiała zadowolić drugim miejscem. Ha, elegancko. I Mazdę też mam elegancką. 1800... No w końcu tylne zderzaki, no! Już się doczekać nie mogłem na te tylne zderzaki. Dobra, customizujemy sobie auto. Okej, rear bumper. Okej, dobra, zobaczmy, co mamy tutaj za oferowania. Co tutaj gra oferuje? Okej, Wolfpack, no. Tak średnio to wygląda. Albo wiecie co? Wymontuję sobie najpierw ten winyl. Okej, remove i okej, teraz możemy sobie winyle przeglądać. Ale spokojnie, winyl wróci. Winyl wróci, bo to jest część mojej kompozycji, mojego samochodu. Okej, dobra, ten zderzak, no tak średnio. Ten tak nie bardzo, ten... No, coś tam? O, to nie! To też nie bardzo, to tak średnio. To nie bardzo. Kurde, to są same słabe zderzaki tutaj widzę. Dobra, ten jest taki najbardziej sensowny ze wszystkich. Okej, to mi z kolei daje pole do szerszego manewru, jeśli chodzi o modyfikowanie mojego samochodu. Mogę sobie na przykład, nie wiem, walnąć jakieś, nie wiem, jakieś lepsze malowanie? Okej, dobra, gdzie było to? Body vinyl. A może jakiś inny body vinyl sobie wymontuję niż ten, co mam obecnie? Zobaczymy, co to jest. Okej, tutaj takie coś, Okej, tutaj takie coś, to nie bardzo. Miałem czwórkę z tego, co pamiętam do tej pory i to było najbardziej optymalne rozwiązanie i... Ej, wait a second, jakbym tak to wmontował? I przemalował na czarno, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Zobaczmy, let's have a look. No za wiele tego winyla nie widać przez tą flagę, także no ja to sobie zamienię powiedziałem, nie wywalę. Okej, dobra, i wracamy do starego wariantu, do winyla numer 4. Przemalujemy go na czarno, o proszę bardzo. I tak będziemy dalej jeździć naszą Mazdą i... Wow, turniej! Turniej w sprincie! 10 000
wygraną? Okej, 10 kafli za wygraną. To mnie cieszy mocno. Tylko niech się najpierw tam to załaduje. Chociaż z drugiej strony, na co będę wydawał te 10 kafli, jak już mam idealne auto i mam idealne wszystko. Okej, Mazda RX-7 widzę. Mazda RX-7, Mitsubishi Eclipse oraz coś jeszcze. Co jeszcze? Co jeszcze nas tutaj zaskoczy? Okej, Honda S2000. No to co? Ciśniemy z tematem i... Ej, a ty gdzie? Co mnie spychasz? Ramerze pieprzony. No co za cham? Okej, ten skrót przejechał już, przeszedł nam znacznie lepiej. Przeszedł już znacznie bardziej elegancko. No, ja to chodzi. Tak się właśnie skróty pokonuje. I widzę, że konkurencja to jak coś odpada trochę. Tak troszkę nam chłopaki odpadają. No, w sumie, kto by nie odpadał przy Maździe? Kto by na przy Maździe RX-7 miał niby nie odpaść, no? Może ktoś, kto jest, no, w miarę zdolnym kierowcą jak ja i ma też Mazda RX-7, podobnie wytuningowaną, co jak ja i... O, fuck! Ej, kurde, zahaczyło to. Dobra, wiecie co, nitro. Troszkę nitra nam się tutaj przyda, niezmiernie ono nam mocno pomoże i... Chłopaki coś trochę odpadają, no, coś trochę słabo jadą. Co mnie trochę smuci, nie powiem, że nie. Okej, dobra, tędy. Tędy, nie ma co ryzykować i tam ktoś się wywalił, widzę na minimapce. Tam ktoś popełnił fatalny błąd i teraz będzie sporo tracił. O, spokojnie, spokojnie. A? Nice. Najsik, fajansik. O, teraz do hamowanko. Proszę bardzo, jak ślicznie. Trochę musiałem ostro wyhamować, ale przynajmniej mam nitro, więc sobie szybko nadrobię tą prędkość, którą wytraciłem w wyniku tego wyhamowania. O, dobra, tędy, tędy. Oj. Okej, powiało grozą przez moment. Przez moment serio powiało grozą, nie powiem, że nie. Okej, dobra, teraz... O! Okej, było groźnie, ale jakoś się udało to panować. Dobra, to teraz tędy. Tędy dla odmiany pojadę. Nie będę ryzykował, bo mam nitro. Po co ryzykować, jak mam nitro, no? Kurde, no. Po prostu jedno wielkie, bezpieczne zwycięstwo i... No dobra, do końca bandy nie dojadę. Do samej bandy nie dojadę, ale... Przynajmniej udało się zachować miarę bezpieczną przewagę. No, 2 sekundy, 11 sekund, 16 sekund, no... Ale przewaga, no kurde, no zarąbista przewaga. Nie no, co prawda drugim miejscem to była taka średnia przewaga, ale... Nadal przewaga, mimo wszystko. 2 sekundy to jednak jest już coś. Okej, jedziemy na następny wyścig. Co nam on zaoferuje? Co nam zaproponuje następny wyścig? Już się nie mogę doczekać po prostu. Okej. Jedziemy dalej. Widzę, że... gdzie się ten wyścig zaczyna? Gdzie się ten wyścig zaczyna? A, tu gdzie się skończył poprzedni, okej. Tylko chyba jedziemy, aha, albo w drugą stronę, albo też ewentualnie jakąś inną trasą. Zaraz się przekonamy, za niedługo się dowiemy, jak to jest z tym przyjazdem tutaj. Okej, dobra, pyk, skaczemy i nie uderzy w nic. Dobra, nawet tego Eclipse'a co prawda użyłem, ale z drugiej strony, no... Ej, mogłeś się wypierdzielić, koleś. Koleś, ty się mogłeś naprawdę w coś uderzyć albo coś. Nie obraziłbym się, naprawdę. Poważnie. Seriously. Serio, bym się nie obraził, jakbyś się w coś uderzył, jakbyś w coś pieprznął. Ale skoro nie pieprznąłeś, no to po prostu cię wyprzedzę w klasyczny sposób. Okej, to nie jest odwrócona wersja tej trasy ewidentnie. A może... A może jednak tak? Nie no, zaraz się dowiemy. Nie, czekajcie, wait a second. Bo ja jechałem... Nie, tego skrótu ewidentnie tu nie było, czyli... Oh fuck! Czyli ewidentnie to nie jest ta odwrócona wersja tej trasy, jechaliśmy poprzednio i... Dobra, nie podoba mi się fakt, że ta Mazda mnie wyprzedziła w taki bezczelny sposób. Ale przynajmniej nie zrobiła tego takim... Siuuum! Tak jak Formuła 1, takie... Dobra! Zramuję go! Raz kiedyś trzeba zramować kogoś! Cytując klasyka, nawet Buddha musiał komuś dać w mordę! Pozdro dla komatych, tak by the way! Ja pierdzielę, że mi się musiał jeszcze plątać, w ogóle jak mówię to... Jezu, co za wstyd! Shame! I w ogóle... Okej, dobra, to mamy resztki nitro. Resztki nitro. Trzeba dobrze te resztki nitro spożytkować. Ale na pewno nie zrobię tego tutaj. Na pewno dla odmiany nie zrobię właśnie tego w tym miejscu, tak jak to robię zazwyczaj. No kurde, ale miła na ta Mazda wyszła. Ale muszę sobie przyznać, że ładnie mi ta Mazda wyszła. Może wam się nie podoba. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba ta Mazda, czy wam się nie podoba. Zobaczymy, czy nasze opinie się pokrywają, czy może niekoniecznie się pokrywają. Przekonamy się za niedługo, jak tylko udostępnię ten odcinek. A póki co skupmy się na jeździe, skupmy się na tym, żeby dojechać do mety, która jest już za rogiem. Także mogę spożytkować już to nitro i mogę je zmarnować i w ogóle. Także w sumie nawet chyba nie było potrzeby, żebym to nitro używał. Bo przewagę miałem raczej spokojną.
byłem raczej bezpieczny, moje zwycięstwo było raczej pewne. Co mnie cieszy ogromnie. Dobra, lecimy dalej. Następny wyścig. Czy to będzie trzeci i ostatni wyścig, czy może będzie jeszcze ten wyścig i jeszcze następny? To mnie tak trochę zastanawia, szczerze mówiąc. Czy będzie następny wyścig? Jedno jest pewne. Będzie nam przegrywał zarobisty kawałek w tle ponownie. Ha, kurde, no soundtrack NFS Underground to jednak jest coś wspaniałego, coś miodnego po prostu i... Oj, start trochę cienki, ale z drugiej strony Mazda nigdy nie słynęła z dobrego startu, ale za to cała reszta parametrów w Mazdzie jest jak najbardziej na propsie. Tutaj akurat co do reszty parametrów Mazda RX-7 to nie mam akurat żadnych zażaleń, ale absolutnie żadnych. Bo po prostu, nie no, bo start to jest tylko jeden tutaj jeśli chodzi o startowanie, a tak to cała reszta, to on jednak ma największe znaczenie. To jak Mazda się prowadzi, to jak się rozpędza do prędkości maksymalnej, to jak szybko w ogóle jeździ, jak dużo ma tą prędkość maksymalną, to ma naprawdę znaczenie, a nie to jak startuje. Bo start to jest raptem pierwsze parę sekund wyścigu, czyli zasadniczo ten fragment, który ma najmniejsze znaczenie dla tego, czy się wyścig uda, czy się nie uda. No chyba, że ten wyścig jest bardzo krótki i trwa, nie wiem, pół minuty, to wtedy akurat start może mieć jakieś szczególne znaczenie, ale tak to w przypadku wyścigów takich jak są w NFS Underground, to start nie ma akurat żadnego znaczenia. Jakiegokolwiek, nawet najdrobniejszego znaczenia nie ma. Okej, dobra, tu się jakoś udaje wymijać tych ziomusiu tutaj, ale... Dobra, wiecie co, przydałoby się trochę nitro przycisnąć. Przydałoby się trochę rozpędzić. Albo wiecie co, może jakieś YOLO pocisnąć. I jak się rozpędzi tak do oporu. Okej, na przykład jeszcze 300 na godzinę pocisnąć. Dobra. 300 na godzinę to 300 na godzinę, ale z drugiej strony... Ale z drugiej strony mimo wszystko przydałoby się... Dobra, nie. Teraz nitro się naprawdę przyda przycisnąć. Okej, dobra, teraz gdzie ty pojedziesz i... Fuck, to w moją stronę, no! Nie wierzę po prostu, no! Musiał w moją stronę po prostu, no! Nie mógł sobie skręcić i nie mógł chwilę poczekać, nie mógł się wstrzymać z skręceniem. Musiał akurat wtedy, kiedy ja już musiałem przejechać. Idealnie to sobie wyliczył po prostu. Dobra, trochę nitro, bo widzę, że ten eklips będzie upierdliwy. Ale tak bardzo upierdliwy teraz dla odmiany. Do tej pory to... Okej? To jest... Ten wypadek był dla mnie jak hiszpańska inkwizycja. Totalnie się go nie spodziewałem. Dobra, spokojnie, opanuj ten samochód. Opanuj tą maździochę. I spróbuj dogonić stawkę. Bo tak ten trochę straciłem na tym wypadku i... No nie powiem, ale generalnie... No, zrobiło się trochę niewesoło. Dobra, to lecimy. I gonimy tutaj tych ziomusiów. Bo ten jeden ziomuś sobie postanowił zagrać tak jakoś zaskakująco, mnie zaskoczyć tutaj. Z jednej strony trochę sprytne zagranie, ale z drugiej strony no tak trochę... No nie powiem, ale... Trochę chamskie moim zdaniem. Dobra, nitro. Ciśniemy. Dawaj. Dawaj. Okej, dobra, udało się już dogonić stawkę, także... Teraz kwestia tylko tego, żeby ich wyprzedzić. Okej, dobra, teraz... No fuck, kolejny mi się podstawia! Dobra, to najpierw mi się trafiki podstawiają, teraz mi się przeciwnicy podstawią idealnie pod maskę. No zarąbiście po prostu. Już mi się całe nitro kończy. Także nie wiem jak ja ten wyścig ukończę na pierwszym miejscu, ale jakoś będę musiał w każdym razie. Okej, dobra, to może... Dobra, to cały komplet mi się podstawił i cały komplet przeciwników w tym wyścigu mnie idealnie wręcz wyhamował. A, czyżby Eclipse teraz wszyscy wyhamował? Czyżby teraz trochę jakaś chwila zwątpienia? Chwila tutaj niepewności w oczach tego kierowcy, tego Mitsubishi Eclipse'a? Czyżby takie coś właśnie wystąpiło w tym momencie? Nie, to moje gałganiarstwo wystąpiło. Dobra, jeszcze raz. Ostatni raz, przysięgam. Dobra, teraz może jakoś lepiej to wystartować i... No dobra, start trochę lepszy, ale teraz nie rozumiem jak ten Eclipse pojechał i... Dobra, trzeba będzie się go pozbyć. Trzeba się tego Eclipse'a będzie pozbyć, ale tak ewidentnie ostro się trzeba będzie go... A tak ewidentnie... O! Patrz! Aha, to była część większego planu, tak? Takie coś mam rozumieć? Takie coś chcieliście mi przekazać, że to była część waszego planu i go właśnie uskuteczniliście, przez co mnie wyprzedziliście we dwóch i teraz będę musiał się z wami podobnie użerać, żebyście to mnie potrolowali, mnie powkurzali jeszcze bardziej, żebym tutaj został wybity z rytmu i w ogóle? Takie coś chcecie mi przekazać? No to powiem wam generalnie, że część z wkurzeniem nie wam się udała, ale część polegająca na tym, żeby mnie wykluczyć z rywalizacji, no już niekoniecznie, bo właśnie was dogoniłem i zaraz tą Hondę wyprzedzam, o właśnie w tym momencie już to robię. A teraz przyszła pora jeszcze na tę Mazdę RX-7, która w sumie sama popełniła błąd i sama się wykluczyła z rywalizacji. Więc teraz mi zostało tylko dojechać gładko do mety. Ej, ale ta Honda się nie poddaje ewidentnie.
Ta Honda jeszcze chce mi utruć dupę. Utruć życie, utruć dupę, dobra, cokolwiek, nieważne. W każdym razie chce mi utruć cokolwiek, no. Ale ja się nie dam. Ja się po prostu nie dam. O, nie. Ze mną nie będzie tak łatwo. Nie wkurzycie mnie. Nie wkurzycie mnie. Nie ma takiej opcji. Po prostu nie ma szans na to. Nie liczcie na to wręcz po prostu. Dobra. Musiałem trochę ten pada sobie tutaj ogarnąć tam, bo coś tam mi tam średnio domagało. Więc musiałem sobie poprawić to i tamto, żeby już ładnie wszystko, wszystko elegancko chodziło. I już elegancko chodzi, więc jestem zadowolony. Dobra, nitro trochę. Trochę nitro. Dobra, całe nitro wywalam. Nie ma co się szczypać. Dobra, 290 i elegancko, wyścig ukończony. I co? I co? I wygrałem cały turniej! Na co wam to było? Na co wam było próba powstrzymania mnie? Na co? Wy próbowaliście mnie powstrzymać? Okej, okay. Hot Force położył, wstawił moje auto na okładkę swojego magazynu. Okej, okay. I co tam jest? Wygrałeś wszystkie turnieje! To już jest koniec turnieju w tej grze! Koniec turnieju! Okej, okay, a w ogóle co do magazynów? To tak, zobaczmy jak się prezentuje sytuacja z magazynami. Okej, okay, to tak. Na pewno będzie za... Czekajcie, na pewno za ukończenie Undergrounda, na pewno za 1, 2, 3, 4, za pierwsze miejsca w każdym z trybów. A za wszystkie upgrade'y poziomu trzeciego? Wszystkie upgrade'y poziomu trzeciego? Będzie coś, czy... Będę musiał coś zwiksować, żeby tutaj... dostać tą okładkę. A bo wiecie co? Wywalę może to. Wywalę może na razie tą maskę i zobaczmy sobie, jak to się... Ej, ładnie się to prezentuje. Dobra, cokolwiek, żeby wstawić. Żeby po prostu miał tą okładkę magazynu. Robię po prostu wszystko za tutaj ten, za dla okładki magazynu. Także zobaczymy, jak to się sprawi, jak to tutaj będzie wyglądało. Okej, dobra. Hard. I zobaczymy, czy za dekala da mi tutaj ten, okładka magazynu, bo byłoby bardzo fajnie, gdyby to się stało. Dobra, to niech się nam ten wyścig załaduje i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Okej. Mazda RX-7, ale jakaś nowa zupełnie. Nissan 350Z i Nissan Skyline. Okej, ale tej Mazdy to akurat jeszcze nie widziałem tego malowania konkretnego i... Zobaczmy, jak tutaj wszystko to wygląda. Okej. No to jedziemy! I ciśniemy ostro i zobaczymy, czy te upgrade'y nam coś... Czy ten upgrade nam coś dał, czy damy właśnie naszą wymarzoną okładkę magazynu za upgrade'y, wszystkie upgrade'y trzeciego poziomu, wszystkie upgrade'y wizualne. Dokładnie mam na myśli. Dobra, i teraz pojedynek tytanów podobno. Podobno tytanów! Bo Skyline to nie jest aż takim tytanem, moim skromnym zdaniem. Ktoś mógłby nieco lepiej się rozpędzać już po starcie. Start ma co prawda dobry, ale z drugiej strony tak już dalej przyspieszenie to tak już tak trochę nie bardzo. Prowadzi się dobrze, prowadzi prędkość maksymalna, no... No jednak powiedzmy sobie otwarcie, że Mazda ma tą prędkość maksymalną lepszą. Okej, okay, pyk. Pyk. Lecimy. Tutaj pyk, proszę bardzo. Ciach. O, shit. O kurde, to jest bardzo straszliwy fragment jednak, mimo wszystko. Dobra, wiecie co? Nie, póki co jest jeszcze w miarę luźno, jestem na drugiej pozycji, a to jest znak na knockout, czyli na razie czwarty odpada, potem trzeci. Czyli będę mógł się martwić dopiero na ostatnim okrążeniu. Jakby to było ostatnie kółko na tej trasie, to bym się już mógł martwić tak fest sytuacją, ale póki co jeszcze jest w miarę luźno, jest jeszcze w miarę spokojnie. Dobra, to zaraz zobaczymy. Kto wygra ten wyścig? Spoiler, ja wygram. Chyba, że będę się pierdziała w trafiki. To wtedy moja wygrana będzie trochę utrudniona. Trochę bardzo utrudniona, nawet bym powiedział. Okej, okay. Gear miss. Okej, okay, tam jedzie tramwaj, czyli mam nadzieję, że tramwaj utrudni trochę rywalizację mojemu przeciwnikowi. Dobra, gonimy tego Skyline'a. Nie ma co. Trzeba go dogonić. Dawaj. Okej, okay, tędy. Tędy. O, dobra, ładnie. Pięknie Mazda, bez zadrapania w ten zakręt. Kurde, no takie coś to ja rozumiem. No to mi się podoba, no. Okej, dobra, to teraz tędy. Teraz ponownie poproszę taki sam ładny zakręt i dziękuję bardzo serdecznie za ten ładny i pięknie wykonany zakręt. Dobra, i teraz, żeby tylko nie popełnić kolejnego durnego błędu, jak popełniłem na poprzednim okrążeniu. O! Dokładnie tak. Uczymy się na błędach jak najbardziej. I w ten sposób zbliżamy się powoli do tego Skyline'a. Powoli, bo powoli, ale się zbliżamy. Okej, dobra, teraz tędy. Wyhamuj. Wyhamuj, dziadu. Wyhamuj. Powiedziałem, wyhamuj! Wyhamowałbyś w końcu! Serio! Sky! Okej, dobra. Tyk, pyk, pyk, pyk. Kurde, no dobrze się to... Nabrzysnąłem, no! Okej, to tyle z mojej wygranej w tym wyścigu. Tyle w temacie właśnie wygranej. Dobra, no to próbujemy jeszcze raz. Jedziemy!
i ciśniemy ostro. I teraz staramy się wygrać właśnie z tym Skyline'em. To jest tylko Skyline. Też fajne auto, ale z drugiej strony nie tak fajne jak Mazda. Nie jest to tak fajny wóz jak Mazda RX-7. I trzeba to sobie wkuć do głowy. Wkujcie to sobie do głowy, że Mazda RX-7... Nie, dobra. Może macie inne zdanie, może macie inne gusta. Ale mimo wszystko ja uważam, że Mazda RX-7 jest właśnie dla mnie tym najlepszym tunerem. Obok Honda S2000. No Honda S2000 też by była tutaj bardzo fajna, tylko no niestety, gdyby się lepiej prowadziła, to by mogła naprawdę zostać tym, po prostu zarobić z tym tunerem i mogłaby być po prostu też moim ultimate game'owym. A tak to okazuje się, że to właśnie Mazda się nim stanie. Okej, ale póki co skupmy się na jeździe, skupmy się na wygraniu tego wyścigu. Okej, widzę, że Skyline jest nadal za mną, także no to jest moim skromnym zdaniem średnia informacja. Bo jednak ja z tym Skyline'em równo cisnąłem. Dobra, troszkę nitra może się przyda. Dobra, jest dobrze i ile za hang time'a? Okej. W sumie to swoją drogą to jest dość ciekawe, że tutaj za hang time'a to... Jakbyś tak pierdzielnął w to. Jakbyś tak to wziął, już pierdzielnął tak po prostu tego trafika, to by było po prostu takie zarąbiste. Ale by mi ulżyło wtedy w tym momencie. Jakbyś tak po prostu wziął, walnął w to. Okej. Ale spokojnie, jeszcze się nie poddaję. Jeszcze walczę nadal. Jeszcze nadal tutaj próbuję coś ugrać. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie ma spiny, nie ma spiny. Dobra, wiecie co? YOLO. Ja aż tak mało tego nitra zużyłem? Serio? Serio? Tak mało tego nitra zużyłem, że mi jeszcze tak sporo zostało i... O, wyhamowałeś! Lovely! Ale przy okazji obaj pierdzieliśmy sobie z trafiki, w jakie mieliśmy pierdzieląć i... Mnie w ogóle gdzieś wywaliło w kosmos. W ogóle gdzieś wywaliło gdzieś daleko, daleko. Hen tam daleko mnie wywaliło i wypierdzieliło i w ogóle wszystko, co złe się stało i mnie Zetka jeszcze wyprzedziła! Obawiam się, że chyba będzie potrzebne cięcie za moment. Jeśli nie wyprzedzę tego Nissana. Ale coś czuję, że to się chyba raczej stanie, zwłaszcza, że Nissan jedzie w taki dziwny sposób. W sensie ta Zetka jedzie w taki sposób dziwny i... Dzięki temu jestem ocalony i... Teraz mogę się zacząć przejmować sytuacją na torze. Teraz mogę się zacząć przejmować moją pozycją aktualną i... Dobra, może jeszcze się uda. Może! Słowo klucz! Może! Dobra, no to tędy... Tędy jedziemy... Dobra, niech jakiś błąd popełni. Niech popełni jakiś karygodny błąd. Tylko o to się modlę. Żeby jakiś błąd popełnił. Bo go doganiać i wydoganiam jakoś, ale z drugiej strony no... Nie jest to jakieś tempo, żebym go po prostu... Żebym już mógł z nim taką serio rywalizację nawiązać. Dobra, to będzie tam decydujący moment. Niech się tam zatrzyma, niech się tam coś zrobi, jakiegoś głupiego, niech coś odwali, proszę, niech coś odwali, niech mu coś pierdzielnie przed... Okej... Okay. Jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze nie wszystko stracone, jakbym tak pojechał tutaj? No dobra, to... Także ten... Nie, wait a second, czekamy do ostatniej prostej. Czekamy do ostatniej prostej, niech jakiś błąd popełni właśnie na ostatniej prostej już. Niech to się właśnie tam stanie, w tym momencie dokładnie. Okej, i coś mu pierdzielnie przed... A? No to cięcie. No! I elegancko. I załatwione. I okej. Wygrałem głównie dlatego, że Skyline na drugim okrążeniu popełnił karygodny błąd. I go pozbawiał to jakiejkolwiek szansy na zwycięstwo. Okej, 1250 i... Żadnej okładki magazynu, czyli generalnie... Sytuacja wygląda tak, że wracamy do naszej starej maski. Okej, hood. Dobra, to lecimy i... Może jakaś inna fajna maska będzie? Może ta? A ta? Dobra, zobaczmy. Aha, GeForce unikatowa. Dobra, nie, wracamy do tej maski. A, najlepiej może... A, dobra, do tej wracamy. Prezentuje się nawet lepiej niż to, co miałem do tej pory. No, elegancko. I o to właśnie chodzi. Taką mazdą mogę jeździć. Okej, dobra. O, ja pierdzielę, nienawidzę. 7 okrążeń? Cięcie? Okej, już wyjaśniam, o co mniej więcej chodzi. Otóż, to był ten traumatyczny wyścig trwający 7 okrążeń. Ten, który wspominam najgorzej z całego NFS Underground. Ja po prostu potrzebowałem w tym momencie takiego fest skupienia, że po prostu sobie nie wyobrażać się nawet, jak bardzo mi to skupienie było potrzebne. Ja pierdzielę, ale w końcu mam to za sobą. Mam ten wyścig w końcu za sobą.
Tego się ogólnie najbardziej bałem, tego właśnie wyścigu. Całej tej, podczas całej tej serii. I mi jednak trochę zajął mimo wszystko ten wyścig. Powiem wam generalnie. Bo podchodziłem do niego tak z 2-3 razy. Dobra, za trzecim razem mi się udało w końcu go zaliczyć. Ale Jezu! Jak ja sobie pomyślę, jak ja się w tym z tym wtedy męczyłem, mając tak powiedzmy 10-11 lat, za dzieciaka jak się z tym męczyłem po prostu, jak się z tym użerałem po prostu, to po prostu, Jezu! Na zawsze po prostu zapamiętałem ten wyścig. Na zawsze! Jako ten jeden z najgorszych. I pomyślę sobie wtedy jeszcze, że w tym wieku grałem jeszcze na poziomie easy. Na easy miałem problem z tym wyścigiem, będąc małym. A teraz przeszedłem go na hardzie. Na hardzie ten wyścig przeszedłem teraz. Jezu! W końcu! Dobra, sobie drifciora machnę. Machnę sobie drifciora tak dla relaksu, tak relaksacyjnie. Żeby po prostu było cacy, żeby było elegancko. I dobra, lecimy z tematem i... Dobra, zobaczmy, Mazda, jak się bardzo rwiesz do driftów. Okej, i widzę generalnie też... Przy okazji nowa trasa do driftów jest i... Oh, fuck! Dobra, przester, to mi niespecjalnie ułatwi sprawę. To mi niespecjalnie sprawę ułatwi, ale dobra, zobaczmy. Dobra, ręczny jest tutaj. Okej, dobra, tędy. Dobra, pięknie, pięknie, elegancko. O to właśnie chodzi. I... Nie, spokojnie, spokojnie. Na luzaku i... Kurde, za dużo przesterów. Zdecydowanie za dużo przesterów robię teraz w tym momencie. Dobra, Honda może też jakieś tam 350Z przestery robiła. Skala jeszcze za dobrze prowadził na drifty. O, 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 o! Ciągnij, 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 ciągnij! Dobra, pięknie, przez cały zakręt poszedł. Driftcior i... Nie, nie! Kurna! Straci cały taki drift piękny, no. Kurde, no! Fucking shit, no! Nie wierzę po prostu! Taki ładny drifter, taki ładny wynik, stracić po prostu, just like... Fuck! Wyluzuj się, recuś! Już masz wyścig, najtrudniejszy wyścig za sobą, teraz będzie już z górki. Teraz już cała seria pójdzie po prostu z górki. Wyluzuj, zrelaksuj się. To jest drifter, to są fajne zawody, to są przyjemne zawody. A może nie powinienem się aż tak bardzo przejmować tym driftem i w ogóle? Nie powinien mi zależeć na wykręceniu jak najlepszego wyniku, tylko po prostu na tym, żeby się dobrze zabawić i na przykład wykręcić taki ładny drifter teraz w tym momencie i za 20-30 tysięcy i... Dobra, nabiło, pięknie. Nabiło zanim uderzyłem w ścianę. Ale kurde no, Mazda jest trochę ciężka do driftu, kurde no. Tu trzeba kontrolować tą moc, trzeba kontrolować przepustnicę, żeby nie otworzyć jej za bardzo, bo inaczej Mazda nam się tutaj za ostro rozhula i potem już nam będzie robiła wiksy. Wiksy, śmiksy, wygibasy i generalnie no za dużo sobie pozwoli. A nie może sobie za dużo pozwalać, bo jednak mimo wszystko, no... Drift to jest sztuka kontrolowanego poślizgu, a nie niekontrolowanych przesterów. Okej, dobra, teraz tędy, pięknie i... No właśnie o tym mówiłem, a propos właśnie przesterowywania. Dobra, to zrobimy może takie coś. Zawrócę, o! No dobra, gra mi nawet trochę pomogła teraz w tym momencie. Dziękuję, Grodakże, bardzo za kooperację i... Nie, za ostro, za szybko. To było zdecydowanie za szybkie wejście w ten zakręt. Także trzeba to będzie nas sprawdzić na ostatnim okrążeniu i... Dobra, spokojnie. Dobra, spokojnie. Delikatnie operować przepustnicą. Delikatnie. Tak, delikatnie. Teraz ostrożnie, to ma być dosłownie muśnięcie. Tak jakbym całował swoją siostrę, której nie mam nawet. Bo jestem jedynakiem. Czyli nie mam ani siostry, ani brata. Ale to ma być po prostu takie delikatne. To ma być po prostu tak bardzo delikatne, jak to się tylko da. Okej. Okej, spokojnie, ciach. Dobra, jakoś poszło i... Dobra, udało się, utrzymałem ten drift. Okej, i czy wygrałem? Ledwie, ale wygrałem. Także jest cacy. Okej, Jackman's Honda Civic, okej. I ostatnia trasa w drifcie, drugie miejsce też w samym trybie. Kurde, i ten wyścig trochę trwa. Okej, Rotary Engine Drag. Okej, dobra, to... Widzę, że trochę czasu odcinek już zeszło, więc... Okej, 5... Ej, teoretycznie... W następnym odcinku mogę się pokusić o to, aby już kończyć całą grę. Ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w praniu. Czy może następny odcinek będzie trochę krótszy? Bo tam pamiętam, że po drodze jeszcze parę imprez było, a już sam endgame zrobimy już jako oddzielny odcinek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu. Ale póki co, to było na tyle. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę. To był Need for Speed Underground, ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!